Cześć, z tej strony Magda Ali, Crypto Masters. Na początek chciałam podziękować za Wasze komentarze. To fakt, mam angielski lepszy niż polski, no bo po prostu większość życia spędziłam za granicą, a ten kanał to dla mnie rozwój, może niekoniecznie mile widziany dla wszystkich, ale nie mniej. Dzięki wielkie za informacje zwrotne odnośnie gramatyki. Zawsze doceniam i zawsze będę starała się wdrażać. A poczucie humoru, no cóż, mam dresiarskie. Jak się komuś nie podoba, to niech uważają, bo mam baseball z kolcami w bagażniku. A tak na serio to, no nie wiem, co poradzić, jak się komuś nie podoba. Może guma do rzucia na odstresowanie, albo, nie wiem, oglądać tylko Maćka. Dobra, dość tych egzystencjalnych dywagacji, przejdźmy do rzeczy. Dziś chciałabym przeanalizować, co spowodowało w ostatnich 2 tygodniach 44% spadek w cenie Ethereum. Ethereum is our browser. Ethereum. Tak, tak. Ethereum, a nie Ethereum. Dobra, więc wszyscy drapią się po głowach. Czemu Ether tak spada? Przecież nic takiego się nie wydarzyło. W mediach o niczym nie było słychać. Nie wiadomo. Prawda jest też taka, że cały rynek kryptowalut poniósł straty, notując spadki rangi 150 miliardów dolarów, ale Ether jest mimo wszystko najbardziej poturbowaną kryptowalutą w tym miesiącu. Ceny spadły o 44% między 1 a 14 sierpnia. Cena Ethereum spadła z 470 dolarów do 260 dolarów, osiągając przy tym najniższe notowania w tym roku. Tak niskich notowań tak naprawdę nie widzieliśmy od listopada zeszłego roku. Czym jest spowodowany spadek Ethereum? Po pierwsze, przeprowadzając ICO, nowy projekt uzyskuje finansowanie w postaci Ether. Uczestnicy ICO muszą spieniężyć Ether, aby płacić podwykonawcom. Według Forbes w samym czerwcu uczestnicy ICO zebrali około 500 milionów dolarów w Ether. Aby jednak móc zacząć realizować swoje projekty, musieli zacząć wydawać pieniądze, czyli wymieniać Ether na fiat. Wiadomo, że kiedy firma pozyskuje finansowanie przez ICO, dostaje kryptowaluty, które musi siłą rzeczy wymienić na dolary czy euro. Firmy po prostu potrzebują kasy, żeby zatrudnić, nie wiem, pracowników i zakupić niezbędny sprzęt, który wymaga zresztą dość dużych nakładów finansowych. Więc podsumowując, spadek ceny Ether może być spowodowany wymianą go na fiat. Ważne też jest mieć na uwadze, że kapitał zebrany przez ICOs w sprzedaży tokenów niekoniecznie oznacza nowy kapitał wchodzący na rynek, lecz raczej transfer kapitału przechowywanego w kryptowalutach, takich jak Bitcoin czy Ether, do ICOs. Jeśli uczestnicy ICO przeznaczają miliony dolarów w Ether na kupno tokenów, a deweloperzy prowadzący sprzedaż tokenów przeznaczają kapitał zebrany w Ether na wymianę na kryptowalutowych giełdach, no to siłą rzeczy to automatycznie zamienia się na wielkie zamówienie sprzedaży. Dlatego potencjalnie Ethereum został tak poturbowany przez ostatnie 3 miesiące, bo ICO wrzucały duże ilości Ether na giełdy. A z drugiej strony, coś dość ciekawa informacja, dyrektor naczelny kryptogiełdy BitMEX napisał, że w tym tygodniu BitMEX stał się największą giełdą wymiany Ether na dolara amerykańskiego. Nie można stwierdzić oczywiście na pewno, czy to właśnie ICOs doprowadziły do spadków w cenie Ether, ale duże spieniężenie kapitału zebranego przy sprzedaży tokenów na pewno odegrało dużą rolę w teraźniejszym trendzie spadkowym Ether. Dość zaskakujące są te ilości. Po drugie, nie wiem czy pamiętacie, chyba na początku czerwca, kiedy EOS właśnie wystartował, wszyscy mówili, że ludziom stojącym za EOS udało się zebrać 4 miliardy i w tym samym czasie policzono, ile Ethereum EOS ma w posiadaniu. I to na pewno była jakaś 6-cyfrowa liczba. I analitycy wtedy rozważali, jaki będzie to miało efekt, jak zgromadzony Ether w portfelach EOS zostanie przelany na giełdy wymiany kryptowalut. I zastanawiali się, czy to obniży cenę Ethereum. Wtedy wszyscy zgodnie uważali, że nie ma szans, aby tak się stało. Jednej rzeczy, której niestety ci analitycy nie wzięli pod uwagę, to inne projekty, które zostały zbudowane właśnie na platformie Ethereum.
Tron i EOS i multum innych projektów powstało na Ethereum dlatego, że dostawali fundusze na ICO w Ether. A teraz wygląda na to, że dziwnym trafem wszystkie te projekty się zebrały i zaczęły głosić, że o, jesteśmy lepsi od Ethereum, mamy lepsze parametry. Tron jest lepszy niż Ethereum, a BitTorrent spowoduje, że będzie jeszcze lepszy. I wiele było takich wiadomości właśnie w ostatnich paru miesiącach. A teraz teoretycznie załóżmy, że paru przedstawicieli projektów ICO zbudowanych na Ethereum uzgodniło, kiedy wspólnie pozbędą się swoich kolekcji Ether. Wiadomo, że jak jest niski wolumen, kiedy ceny są nisko, tak jak teraz, i nagle masz 5 firm, które potencjalnie sprzedają Ethereum, warte coś pomiędzy 10 a 70 milionami dolarów, i to nie licząc EOS, to możesz spokojnie liczyć na to, że w tym samym czasie ceny jeszcze bardziej pójdą w dół. I oto właśnie wydaje się być miejsce, w którym jesteśmy. Kolejną rzeczą, którą powinniśmy wziąć pod uwagę, to fakt, że Ethereum jeszcze nie dostarczył wiele tego, co obiecuje już od 2016 roku. I teraz na dodatek są pogłoski, że nie zmaterializuje się nic do 2019 bądź 2020 roku. Na przykład, nie wiem, zwiększenie ilości transakcji na sekundę. No i to pociąga za sobą inne poważne konsekwencje, mianowicie wiele projektów zbudowanych na Ethereum mówi, że chce opuścić Ethereum. Bądź jeśli wcześniej myśleli o tym, żeby się budować na Ethereum, to teraz raczej skłaniają się ku EOS albo Cardano, oczywiście kiedy oficjalnie ruszy, inni faworyci to Stellar i Tron. I tu robi się dla Ethereum niebezpiecznie, bo cel platformy Ethereum jest prosty. Bycie swoim własnym internetem, w którym można budować strony, aplikacje i dapy i tak dalej. Tu nie chodzi o to, że Ethereum się rozpada, ale po prostu nie dostarcza obiecanych aktualizacji, upgrade'ów czy usprawnień. Ethereum może przepchnąć tylko 15 transakcji na sekundę. Gdyby potrafili wykonać przynajmniej 150, nie byłoby tego typu problemów. EOS dla porównania jest w fazie testowania i transakcje dochodzą do 5000 na sekundę. Wiadomo, że obiecane aktualizacje to nie lada wyczyn, wiadomo, że nowe funkcjonalności są w fazie testów i że nie można takich rzeczy wypuszczać za szybko, bo nie daj Boże wyjdzie problem w kodzie i ludzie będą, nie wiem, w stanie zawiesić całą sieć Ethereum albo zniszczyć blockchain, na którym jest zbudowane, ale to nie zmienia faktu, że Ethereum nie realizuje swoich obietnic. Vitalik Buterin na pewno ogląda te spadki i zdaje sobie sprawę, że Ethereum może stracić drugą pozycję na CoinMarketCapie. Jakie jest Wasze zdanie? Czy Ethereum straci drugą pozycję? Co jest przyczyną drastycznych spadków Ether? Dajcie znać w komentarzach i nie zapomnijcie subskrybować, aby nic Was nie ominęło. Dziękuję za Waszą uwagę i do następnego.